65, również pan przewodniczący Rafał. Proszę państwa, opiniowaliśmy projekt przebudowy odcinka Kozłowskiej-Celarowskiej. Tutaj jest bardzo duża praca pana przewodniczącego Tomira. Przebudowa polega na przesunięciu ogródka jordanowskiego, odsunięcia go od okien bloków, przesunięcia go w stronę Białuchy, żeby zmniejszyć uciążliwość dla mieszkańców. Projekt, który został przedstawiony w komisji, nie budził żadnych zastrzeżeń, jak najbardziej realizuje postulaty mieszkańców na tyle, na ile się da, a będzie też dalej pełniona ta funkcja ogródka jordanowskiego. Także nikt nie straci, ani dzieciaki, ani my, a mieszkańcy tylko zyskają trochę ciszy. Bardzo proszę Radę Prześwietną o przyjęcie tego projektu komisji. Na dyskusję. Proszę bardzo, pani Radna Jasiewka. Mam tylko jedno pytanie, czy tam będzie zapewnione oświetlenie tego ogródka, jak idziemy w krzak z tym ogródkiem? Nie idziemy w krzaki, idziemy w pustą przestrzeń, nie zamierzamy. Nie, tam nie ma żadnych krzaków, idziemy w otwarte. Ja pytam się na miasto. To jest bardzo sensowny pomysł, że nie się dzieje tego odpowiedzi na postulaty mieszkańców i tak dalej. Tutaj pani zapytała ścieżki do rady, które pisze napisane, jest partycznik pod jej oknami, mając jeszcze chorego męża ciężko i jedno małe pomieszczenie, więc naprawdę to najwyższy czas, żeby ten ogródek był w innym miejscu. I tym bardziej chwała panu przewodniczącemu, który podjął tę inicjatywę i w końcu ją załatwił. I nie ma mojej wypowiedzi żadnego drugiego dnia. Ja mogę tylko dodać tak, że analizowaliśmy środki, jakie mieliśmy ogródki jordanowskie, no i wystąpiła taka możliwość po prostu przeniesienia tego ogródka, to komisja, przesunięcia, przepraszam, komisja jak najbardziej przychyliła się, pomogłem też, rozmawiałem też z komisją. Ogródek jest tam przechodzący, jest chodniczek, przechodzimy za ten chodniczek, przenosi najgorszniejsze urządzenia, ustawki na koniec tego w stronę Białuchy, odchodzimy od bloku, idziemy jak najbardziej w kierunku dobra i spokoju mieszkańców. Tutaj komisja bardzo dobrze głosujemy. Dziękuję bardzo. Przystąpimy do głosowania. To jest za poparciem druku 475. Proszę podnieść ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała została podjęta.